Cześć! Tak jak obiecałam, był film 105 fajnych, genialnych, bym powiedziała, serum do stosowania razem z kwasami lub też retinolem, ewentualnie zamiennie pomiędzy. To dzisiaj lecimy z propozycjami kremów i od razu Wam powiem, to był bardzo ciężki wybór, dlatego że tych kremów dzisiaj jest tak dużo, że ten film to chyba musiałby trwać kilka dni, jak będę Wam je wszystkie polecać. Ale wybrałam perełki, na których warto się skupić. No dobra, lecimy z pierwszą propozycją. Uwaga, uwaga, ceramidy. Będę Wam o tym trąbić do znudzenia. Jeśli stosujecie kwas, jeśli stosujecie retinol, musicie mieć w swojej pielęgnacji kosmetyk z ceramidami. A jeśli dzisiaj jesteśmy w kwestii kremów, to ja polecam Wam krem od marki Slavia Cosmetics, ceramidowy, który ja osobiście aktualnie stosuję już od kilku miesięcy. Jestem zachwycona i myślę, że Was ten produkt również powinien zainteresować. Między innymi właśnie za te wegańskie ceramidy, ale również za inne substancje aktywne, które będą pięknie wpływały na Waszą skórę. To jest taki krem, powiedziałabym troszeczkę kołderka. Będzie otulał Waszą skórę, będzie ją regenerował, odbudowywał, ma bardzo delikatny zapach, szybko się ten zapach też ulatnia ze skóry, fajnie na skórze pracuje. No i możecie go stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji, chociaż ja uważam, że on właśnie jest takim fajnym dopełnieniem, bo można go stosować i na kwasy, i na retinol, i pomiędzy, więc naprawdę genialny produkt, ale powiem Wam szczerze, że myśląc nad tym filmem, przeleciałam przez wszystkie produkty kremowe, właśnie takie od marki Slavia i tak naprawdę każdy z nich mogłabym Wam dzisiaj polecić do stosowania właśnie w pielęgnacji z kwasami lub też z retinolem, bo na przykład krem peptydowy na noc może być uzupełnieniem Waszej pielęgnacji takiej właśnie trochę anti-aging, pomiędzy stosowaniem kwasów. Mamy krem z witaminą C, który super sprawdzi się w porannej pielęgnacji. A jak wiecie, ja o tej witaminie C też będę cały czas Wam przypominać. Mamy też lekki krem z niacynamidem na dzień i to też będzie fajne uzupełnienie. No i właśnie ten. Ten to jest krem must have na najbliższy czas. Jesień, zima, kwasy, retinol. Absolutnie tak. Kolejny krem z tej półki, powiedziałabym, bardziej naturalnej. W ostatnim filmie, w sumie to w tym wcześniejszym filmie, gdzie rozmawialiśmy na temat serum, polecałam Wam markę Shelly i bardzo fajne serum. A teraz polecam Wam bioaktywny krem. Krem naprawczy, odmładzający, który będzie również fajnie działał przeciwstarzeniowo, będzie oczywiście też działał troszeczkę napinająco, liftingująco, silnie nawilżająco, no i te biofermenty. Więc na przykład, jeśli zdecydujecie się z tamtego filmu na zakup serum, to oczywiście fajnym dopełnieniem będzie również ten krem. Idealnie. Jeśli nie, a chcecie mieć krem o takiej, powiedziałabym, średnio gęstej formule, w bardzo fajnym opakowaniu z pompką, świetnym składem, właśnie te biofermenty, które będą też super wpływały na Waszą skórę podczas kuracji z kwasami czy z retinolem, taki krem, który sprawdzi się i na dzień, i na noc, no i właśnie będzie bardziej naturalny, to polecam Wam również ten produkt. Też ma taki przyjemny, delikatny, fajny zapach. 50 ml. Dlaczego nie? Od razu przypominam, że linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj opowiadam, znajdziecie jak zawsze w opisie, więc jeśli coś Was zainteresuje, zaintryguje, to rozwincie sobie opis i tam będziecie mieć całą listę. Lecimy dalej. Marka profesjonalna, Pure Less. Znacie ją doskonale tutaj z mojego kanału i znacie kosmetyk, o którym właśnie za chwilę Wam powiem, ponieważ zrobiłam na ten temat oddzielny film. Czynniki wzrostu. Krem z serii z czynnikami wzrostu. Naprawdę, słuchajcie, czynniki wzrostu to też jest świetne uzupełnienie pozabiegowe, w pielęgnacji z kwasami, pielęgnacji z retinolem, jeśli jesteście teraz na etapie takim, że właśnie wykonujecie różne zabiegi, jeśli na przykład walczycie z przebarwieniami, jeśli korzystacie, załóżmy, z laserów, jeśli na przykład wykonujecie peelingi chemiczne, peelingi kwasowe w gabinecie, czynniki wzrostu, jak najbardziej tak. I słuchajcie, ten krem będzie świetnym dopełnieniem Waszej pielęgnacji, między innymi właśnie ze względu na to, że mamy
markę profesjonalną, która jest ukierunkowana właśnie w takich działaniach. Mamy świetne substancje aktywne, mamy te czynniki wzrostu, które mają udokumentowane działanie w badaniach i nie tylko. Słuchajcie, lubicie kosmetyki profesjonalne? To pomyślcie właśnie o tej serii z czynnikami wzrostu od marki Pure Less. Dobrze, powiedziałam o ceramidach, powiedziałam o biofermentach, powiedziałam o czynnikach wzrostu, to teraz prebiotyki, mikrobiom, też ferment, też substancje aktywne, które będą odżywiały skórę, ale lekka formuła. I tutaj mam dla Was propozycję od marki Skintra. Ja w ogóle cieszę się, że ta marka weszła na rynek, bo też jak tylko się pojawiła, zaczęłam testować te kosmetyki i znalazłam wśród nich wiele świetnych produktów. Ale mamy tam prebiotyczny krem właśnie taki lekki i mam chyba bardziej odżywczy. Dla Was pomyślałam sobie, że też fajnym takim uzupełnieniem w pielęgnacji, szczególnie jeśli macie skóry mieszane lub tłuste, może być właśnie ten prebiotyczny krem lekki, ale oczywiście zastanówcie się, która wersja, które działanie będzie dla Was bardziej skoncentrowane, bardziej skupione na tym, co robicie i na jakim etapie jesteście, jeśli chodzi o pielęgnację z kwasami, czy też z retinolem, bo być może Wasza skóra już się przyzwyczaiła na przykład do retinolu i nie potrzebujecie prebiotyków, biofermentów, ale jednak to wzmocnienie będzie Wam cały czas bardzo potrzebne. A może jednak chcecie mimo wszystko działać nawilżająco, odbudowująco, na mikrobiom, na barierę hydrolipidową, żeby ta skóra podczas całej kuracji była w dobrym stanie? No to Skintra ma dla Was propozycję. W całkiem dobrej cenie też mamy taką buteleczkę z pompką, więc super pomysł na wydobywanie tego produktu. Kolejny świetny kosmetyk, który również mogę Wam polecić. No i muszę polecić Wam coś, co ma peptydy biomimetyczne i kanabidiol, ale półka bardziej zaawansowana. Półka bardziej zaawansowana technologicznie. No oczywiście, że marka Yonel. Yonel ma świetny krem naprawczy w swojej ofercie, w takim białym, ładnym opakowaniu. Sama ten krem testowałam i byłam zachwycona, jak u mnie dobrze się sprawdza. Ale to z kolei jest propozycja dla osób, które mają więcej kasy, które lubią bardziej zaawansowane kosmetyki, lubią technologię, no i lubią przede wszystkim markę Yonel. Słuchajcie, wiecie, że ja uwielbiam tę markę, a między innymi za efektywność działania tych kosmetyków. Tak wiem, że są drogie i tak wiem, że nie każdy może sobie na niej pozwolić, ale polujcie na promocję, bo czasami można w dobrych cenach te kosmetyki kupić, w dużo niższych cenach. Natomiast jeśli szukacie takiego produktu na teraz, właśnie uzupełniającego zabiegi, bardziej mniej inwazyjne, kwasy, retinol, i chcecie zainwestować w markę Yonel, to pomyślcie nad tym kremem, bo ten krem jest naprawdę świetny ze względu na substancje aktywne, które tam mamy, właśnie tę technologię, którą stosuje marka Yonel, też bardzo fajna formuła tego kremu, super pracuje na skórze, no tam jest po prostu wszystko dopięte na ostatni guzik, warto się tym kosmetykiem naprawdę zainteresować. I tak jak powiedziałam, mogłabym w tym filmie polecać Wam jeszcze wiele innych produktów. Dla przypomnienia, coś co wiem, że wszyscy uwielbiają i kochają, krem ceramidowy na noc od marki Bielenda Professional, żółta seria, ten krem barierowy z ceramidami. Też oczywiście cały czas będę Wam go polecać, jeszcze w uzupełnieniu z serum, o którym opowiadałam w top 5, to już w ogóle będzie hit. Także słuchajcie, ten wybór jest naprawdę ogromny, uwierzcie mi, jest bardzo dużo dzisiaj kremów naprawczych, kremów z ceramidami, z prebiotykami, probiotykami, kremów, które będą zawierały właśnie takie substancje jak biofermenty, czy kanabidiol, czy to CBD i tak dalej, jest tego bardzo dużo. Także wybór macie ogromny i możecie przebierać dzisiaj, gdzie tam chcecie. W drogeriach, w Hebe, w Rossmanie, w drogeriach internetowych, w perfumeriach, w sklepach, które oferują marki profesjonalne właśnie, czynniki wzrostu. Pomyślcie nad tym.
Świetne substancje aktywne, które będą wzmacniać Waszą skórę, odbudowywać, łagodzić podrażnienia, które się pojawiają w trakcie stosowania kwasów czy retinolu, czy innych zabiegów inwazyjnych. Będą też właśnie działały łagodząco, ale też sprawiały, że skóra będzie bardziej nawilżona, że będzie zahamowany ten proces nadmiernej ucieczki wody z naszego naskórka. Słuchajcie, kończę, bo mogłabym gadać godzinami. Mam nadzieję, że któryś z tych filmów, z któryś z tych kremów, które Wam dzisiaj przedstawiłam, Was zainteresuje i Was zaintryguje. A może już je znacie, może już je stosujecie. Podzielcie się Waszą opinią w komentarzach, bo jeśli ktoś będzie oglądał ten film i będzie szukał fajnego produktu, który Wy na przykład znacie i który możecie polecić, to myślę, że taka opinia bardzo mu pomoże. Także dajcie znać w komentarzach, a ja dziękuję za Waszą obecność dzisiaj. Piszcie, jaki ma być też następny film związany z kwasami, retinolem, z zabiegami i tak dalej. W czym mogę Wam pomóc, co mogę Wam zaproponować i przedstawić tutaj na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Widzimy się w następnym filmie. Buziaki, pa!